Tęczowy piątek w popularnym Koperniku odbył się 4 miesiące temu, 26 października. Inicjatorem tej akcji byli tak naprawdę uczniowie. Na jednym z zebrań samorządu szkolnego wyszła taka inicjatywa i tak naprawdę był bardzo ciepły odzew. Wszyscy byli pozytywnie nastawieni, powiedzieli tak, zróbmy to, przebierzmy się na kolorowo, pokażmy po prostu, że nie zgadzamy się na nietolerancję, chcemy, żeby nasza szkoła była miejscem bezpiecznym, w którym każdy się dobrze czuje, bez względu na to, jakiej jest orientacji. No i myśmy tę inicjatywę przyjęli i wyrazili zgodę na udział szkoły. Uznając, że akcja jest bardzo potrzebna, no bo promuje szeroko rozumianą tolerancję, szacunek dla drugiego człowieka, prawa człowieka. Kto chciał pokazać swoje wsparcie, mógł się ubrać na kolorowo albo jakiś w jeden kolor. I na długiej przerwie poszliśmy po prostu przed szkołę zrobić sobie wspólne zdjęcie. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radna Barbara Aściukiewicz złożyła wniosek w imieniu mieszkańca Kołobrzegu, by Komisja Spraw Społecznych ustaliła, czy akcja Tęczowy Piątek w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika była przeprowadzona zgodnie ze statutem szkoły i prawem oświatowym. Nie ukrywajmy, że nie wszyscy byli zadowoleni z tego, że takie akcje odbyły się w szkołach. Według prawa oświatowego wszelkie inicjatywy, które dzieją się na terenie szkoły, powinny odbywać się za zgodą rodziców. Mieszkaniec Kołobrzegu, ale i sama radna mają więcej zastrzeżeń, które z kolei odpierają zarówno dyrektor szkoły, jak i uczniowie. Czy takie ostentacyjne manifestowanie przez niektórych nauczycieli udziału w akcji Tęczowy Piątek nie ma znamion dydaktycznego terroru emocjonalnego? Pojawiły się także plakaty o treści jestem wspierającym nauczycielem, nauczycielką. Część z nauczycieli, część z grona pedagogicznego na tle tych plakatów zrobiła sobie zdjęcie. Jeżeli rodzice wyrażą zgodę na funkcjonowanie na jakichkolwiek instytucji, jakichkolwiek organizacji pozaszkolnych na terenie szkoły i jeżeli jest to zgodne z ich systemem wartości i jeżeli dyrektor szkoły otrzymał pisemną taką zgodę, mogą występować te organizacje. Nie wszedł do szkoły nikt z zewnątrz, tak? Nie byli tu żadni edukatorzy zaangażowani, więc de facto my nawet nie musieliśmy dopełnić tych procedur, ale je dopełniliśmy, tak? Zgłosiliśmy, czy poprosiliśmy o zgodę o udział szkoły w tej akcji Rady Rodziców. Przekazaliśmy także informacje wszystkim rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego i Facebooka. Ten Tęczowy Piątek nie powstał tak sobie znikąd. To jest akcja ogólnopolska. To jest akcja, którą ktoś kieruje. Którą ktoś przeprowadza i przygotowuje wcześniej broszurki, który przygotowuje materiały kampanijne. I te materiały prawdopodobnie znalazły się również na terenie liceum. Tego nie wiemy. Nie było żadnych rozdawania materiałów, żadnych indoktrynacji. Na tym dosłownie się skończyło. Na przyjściu, ubraniu na kolorowo i zrobieniu sobie zdjęcia. Uczniowie szkoły nie kryją, podobnie jak dyrekcja. Za organizację Tęczowego Piątku spotkali się już z krytyką. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taki odzew ze strony tutaj mediów, też komentujących, bo komentowali ludzie nie tylko z Kołobrzegu, ale też z całej Polski. I komentarze były naprawdę nienawistne i w stronę uczniów, i w stronę dyrekcji, i nieprawdziwe jakieś, że tu jakaś organizacja weszła. To wszystko wyszło, że tak powiem, ze środka od nas uczniów. I też te komentarze wydaje mi się pokazały, jak bardzo potrzebna była taka akcja, że jakby wsparcie, które jakby daliśmy, chociażby takim właściwie prostym gestem, może coś jakby zdziałać, bo w momencie, w którym wylała się taka fala nienawiści, to pokazuje, że jest z tym realny problem. Ale największym problemem według radnej powiatowej jest samo zorganizowanie tego wydarzenia i to trzeba wyjaśnić. Chcemy o tym rozmawiać i chcemy zapytać dyrektora, jak doszło do tego, że akcja Tęczowy Piątek zaistniała na terenie liceum ogólnokształcącego. No mój Boże, no jeżeli będzie taki wniosek, to ja się oczywiście poddam tym procedurom, tak, bo trudno mi tutaj wyrokować we własnej sprawie. Po prostu nas wsparł, był z nami, pokazał, że możemy na nim polegać i jeżeli mieszkam w kraju, w którym za taką postawę, po prostu za wsparcie dla młodych ludzi, którzy cały czas się rozwijają, ludzie będą karani,
to ja dziękuję. Trzeba jeszcze dodać, że Powiatowa Komisja nie będzie pierwszym organem, który zajmie się tematem tęczowego piątku. Wcześniej zrobiło to Kuratorium Oświaty, do którego trafiły skargi kilkunastu rodziców. Kuratorium podjęło działanie, zapoznałam się z protokołem kontroli, gdzie został zakończony, że zaleceń nie wniesiono. Kuratorium nikogo też nie ukarało. Organ prowadzący szkołę, czyli starostwo powiatowe, także nie dostrzega problemu. A młodzież? No cóż, może warto posłuchać, co młodzi kołobrzeżanie mają do powiedzenia. Akcja jest też po części odbierana jako prowokacja, jako jakaś wielka kontrowersja, tak? A my chcieliśmy tylko i wyłącznie po prostu okazać szacunek i akceptację. I jest to taki sam dzień jak inny, bo my sobą te wartości reprezentujemy codziennie, a nie tylko w tęczowy piątek.